Witam oczywiście bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony KL209. Witam oczywiście w kolejnym przeglądzie roślin, oczywiście na kanale w poradę ogrodniczą oczywiście KL-a. I jak to widzimy, mamy niespodziankę. Mango nam zakwitło. Może nie zakwitło, przepraszam. Dostało nowe liście po poprzednim filmie. Po kolejnym przeglądzie oczywiście roślin, jak widzieliście, że miało mało liści. Teraz tych oczywiście liści ma raz, dwa, trzy, cztery, chyba pięć liści ma, tak jest. Nowe liście puściły, mango ładnie wygląda. No i tu też niespodzianka, moje awokado, o dziwo, się podniosło. Bardzo się cieszę, bo dodawałem nawóz z fusów z kawy i o dziwo się podniosło, bardzo mnie to cieszy. Tu mamy taki wielki liść awokado. Tu też, i tu zobaczcie, tutaj z bliska dwa liście puszczają. Przepraszam, nie dwa, tylko trzy liście, jak to mniej więcej widzicie. Trzy liście. Tu coś jest suche. Spadło. Nie wiem. Tu mam oczywiście cytrynę. Nadal nie wiem, co to może być, ale to mi się wydaje, że to jest oczywiście to jabłko budyniowe, co ja kiedyś wam pokazywałem w tym wiaderku, co wykiełkowało. I to jest chyba to jabłko budyniowe. Myślę, że tak to jest. Albo mandarynka, i to też może być mandarynka, ale to, jak widzimy, to jest oczywiście cytryna z pestki. Tu mam oczywiście mango, które ja zasadziłem, ale no jak widzimy, na razie nie rusza, nie wiadomo czemu. Wczoraj czy przedwczoraj było posadzone i niestety nie da rady. Niestety, nie wiem, co tam się ogólnie praktycznie dzieje z tym mango, ale jak widzimy, nie puszcza, chociaż miało korzenie, wszystko, ale no jak widzimy, mango nie puszcza. No niestety, tak to wygląda. I tu też taka mała niespodzianka. Tu oczywiście jest karob. Karob. Tu mam oczywiście moją różę, która już puszcza powoli. No i tu mamy oczywiście mandarynkę, która też puszcza ładnie. Tu mam oczywiście wanilię, która też ładnie puszcza, i tu coś kiełkuje, tylko nie wiem, jakbyście wiedzieli, czy byście mogli napisać w komentarzach, co to może być, co to może mi kiełkować. W razie czego proszę napisać na prywat, na maila, macie też podany mail, lub po prostu napisać, nie napisać, tylko albo na Instagrama, na porady ogrodnicze KL-a, albo na TikToka, albo na innych tych, na Facebooku też możecie napisać, albo po prostu na prywat. Oczywiście zapraszam, chętnie posłucham waszych odpowiedzi, co to może być, bo ja nie wiem, ale podejrzewam, co to może być, ale jeszcze nie jestem dokładnie pewien. Oczywiście mamy fiołka afrykańskiego, który praktycznie nie kwitnie. Nie wiadomo czemu, ale pewnie się domyślam czemu. Nie był praktycznie nawożony i zobaczcie, tu w środku nie ma żadnej pleśni, nie ma, zero pleśni. Jak ja to robię? Po prostu, o, widzę, że już tu się kończy woda. Na podstawkę po prostu leję wodę i jest. Zobaczcie tu mandarynkę, tu wam jeszcze pokażę. Jak widzimy, pierwszy owoc mandarynki. Tak, skończyła kwitnienie. Jeszcze nie kwitnie, będzie trzeba też ją troszeczkę przyciąć. Tu oczywiście już nie kwitnie. Jest oczywiście pełno tego pełnowca, czy czegoś tam innego rzeczy. Tak to mniej więcej się prezentuje. Nie, to nie są kwiaty, nie. To są tylko koraliki od rolety. Troszkę się tu zaplątały. Niestety tutaj troszeczkę muszę to podwiązać. Tak to mniej więcej wygląda. No, mandarynka ładnie kwitnie, bardzo się cieszę. Dbałem o nią, tu oczywiście podziękowania też dla pani Gabrysi, która oczywiście mi doradziła, że skrzyp to jest niesamowity specyfik. Oczywiście tu mówię o skrzypu polnym, który nadaje się do mandarynki i do cytryny, co praktycznie zapobiega tym, że liście po prostu nie spadają i się czuje dobrze, nowe pędy puszcza i tak dalej. Także wielkie podziękowania dla pani Gabrysi. Bardzo oczywiście dziękuję za taką radę. No i tu przejdziemy na sam koniec. Mamy fikusa. Mamy moją palmę arekę, która dosyć duże liście wypuściła. Zobaczcie, jakie liście wypuściła, duże, o, wielkie. Wielkie, ale no niestety, zobaczcie, co się dzieje. Niestety schnie,
schnie przez to właśnie zraszanie. Nie wiem, czy to z braku zraszania, ale tu widzę, że właśnie ta areka ma sucho, będzie trzeba ją podlać. Trzeba ją troszeczkę podlać. Tu mój grudnik, który już praktycznie urósł, co już żeście się dziś widzieli. I tu oczywiście też taka mała niespodzianka, jak widzimy. Dwa pędy puściły, oczywiście dzięki czosnku. Czosnku mielonego, który był zaparzony w wodzie i na 24 godziny. No też może nam było zimną wodą. I praktycznie puściło. I zobaczcie, jak teraz wygląda storczyk. Tak to mniej więcej wygląda. Tu niestety tragedia z tym opuncją. No niestety, musiałem ją niestety przydzielić na pół. Była też ciężka sprawa z tą opuncją. Tu mam oczywiście kody Ledon Bendis. Bardzo rzadka i poszukiwana roślina. No i tu mamy Hamedorę. Tu oczywiście musimy to troszeczkę... Troszkę tutaj się zawiało. Momencik. O, to chciałem. Momencik. Oczywiście sobie zaraz to wsadzę. Chciałem ten pęd urwać. Tu jest oczywiście suchy, tak, dosyć suchy jest. Ale to inicjało korzenie i będzie nowe. Tak myślę, że jest ok. Jeszcze tylko sprawdzę, czy to coś jest nie tak. Nie, wszystko jest chyba w normie. Tak jest. Aha, tu coś jest, jakieś suche pędy są. Tu oczywiście tutaj muszę troszeczkę... O, jest suchy pęd. Tu mamy oczywiście aloesa. Tam dalej jest oczywiście mój nawóz, który ja zrobiłem. No i tak to mniej więcej wygląda. Nawozy oczywiście, jakie oczywiście obecnie używam. Mogę wam tak na szybko pokazać, chociaż nie wiem, czy mi starczy oczywiście baterii. Ale dobrze, no, zobaczymy. Tu mamy ten nawóz słynny z mandarynek, co wam mówiłem. Nawóz ryżowy. Nawóz z czosnku. Skrzypowy. No i oczywiście z czosnku. Także takich nawozów używam. To oczywiście przejdę dalej. Tu też używam ukorzeniaczy Biopona ukorzeniający, który przyspiesza. Oczywiście też mamy nasiona papryki tureckiej. No i ostatnio zakupiłem Klonex. Taki oczywiście ukorzeniacz, który bardzo szybko przyspiesza ukorzenianie. Także oczywiście polecam, bo naprawdę dzięki oczywiście Klonexowi ukorzeniłem gałązkę kopną winogrona. Także serdecznie oczywiście polecam Klonex. To jest oczywiście nawóz od bananów. Po prostu przypiekłem i mam teraz oczywiście naturalny nawóz. I tu mam oczywiście z jabłek też nawóz. Mocny, silny, naturalny. Tam dalej jest ukorzeniacz i opuncję. Tak to mniej więcej się prezentuje, jeżeli chodzi oczywiście o ten przegląd roślin numer 8. Także oczywiście to by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o ten przegląd roślin dzisiejszy. Zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście Porady Ogrodnicze, ale oczywiście na YouTube. No i do zostawienia łapki w górę. Na resztę oczywiście stron Instagram, TikTok również zapraszam. No i to by było na tyle, także dziękuję wam za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów. Myślę, że wkrótce zobaczymy się w kolejnych nowych materiałach. Także dziękuję wam za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów. Także na razie i do zobaczenia.